Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie, po lewej nagrywa, dobra, wszystko fajnie, bo ostatnio nagrałem bez wideo i Gumiś był na mnie zły, ale już tym razem nie będzie, bo wszystko się nagrywa, a wy za to nie będziecie źli, że TikToków nie ma, no bo są TikToki, jak widzicie przed waszymi oczami, jest Ciulik 215, to jestem ja, witam bardzo serdecznie, zobaczymy jakie Gumiś przygotował dla nas TikToki, czy nam umili niedzielę, czy nam uprzykrzy, czy jak to będzie wyglądać w ogóle, bo w sumie to ja bym chciał sobie pooglądać TikToki, więc akurat idealnie się zgrało. O, motorek ma, ale widzę, że chyba też ziomek Samsunga używa, czy nie? Ej, czy Bartek Kubicki ma współpracę ze Samsungiem? To jest moje pytanie. Spoko taki motorek na jakieś korki czy coś, nie? Ale czy on nie ma Tesli, która może buspasami jeździć? Mi zawsze przerażały motory, no bo to nie ma poduszek powietrznych żadnych. A jaki jest kolejny plan? Jeśli nie Bartek Kubicki, to kto? Co? Moim planem C ogólnie jest Wojtek Gola też. Że chodzi, że on chce tego partnera? Moim planem D jest, no w ogóle ja mam dużo planów. Moim planem D jest taki chłopak z TikToka, on jest taki mega, mega fajny w ogóle. Ale nie wiem, czy on mnie kojarzy, czy on mnie zna, czy nie. Ej, on tak na serio gada, czy on tak udaje ogólnie? Halo? Wyciekło nagranie rozmowy telefonicznej, bo jestem z pilotem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, ja pani teraz powiem krótko, niech pani mnie dobrze słucha. Tak. W pani domu jest bomba. Mhm. I ja nie żartuję. Ma pani 3 godziny na opuszczenie domu i ma ale pani... Taka... To jest w ogóle przerąbane, że jakby telefon żart tak łatwo może spowodować, że faktycznie taki samolot zawróci i wyląduje, nie? Że nie ma żadnych innych procedur, na przykład, nie wiem, ale w sumie jak mają przeszukać bagaże, skoro są pod spodem i nikt tam nie może sprawdzić? No to jest ciekawe. No z jakiej firmy bluza? Na k***a nie widać z jakiej bluzy? A co to? Jaka to firma jest? Jakiś Sabibi? Nie, nie kojarzę tej firmy. Znaczka nie widzisz? Sabibi nie kojarzę. Napisu? Nie widzisz drugiego napisu ani trzeciego? Są ci ludzie, co kiedyś, nie, na przykład Giorgio Armani kiedyś było, czy tam Emperor Armani, coś takiego i wszędzie to dawali, albo inne tam loga, nie wiem, typu Polo i takie chamskie nosili. Podaj jeden dziwny, niespodziewany fakt na temat siebie. O, ja to oglądałem i ja wiem, co ona powie i to będzie dziwne. Dziwny, niespodziewany fakt na mój temat. Jakąś dziwność, którą robisz. Jest jedna rzecz. No, słuchajcie tego. Nie jest fizyczna rzecz, którą robię. Ale to zabrzmi przerażająco, mam tego świadomość. Często jak widzę na przykład ostry nóż, nożyczki, no. To od razu automatycznie mam coś takiego, że ja mam ochotę to wziąć i coś z tym zrobić. Nie mówię, że komuś krzywdę. Okej. I nie mówię też, że wiesz, że chcę to zrobić, ale przychodzi mi przez myśl takie coś, że ej dobra, mam ochotę to podnieść i nie wiem, wbić w ziemię z całej siły. Że... Dziwne ogólnie. A każdy pisze, że każdy tak ma, że naturalnie, że każdy tak ma. No ja tak na przykład nie mam, ale ja też mam jakieś takie dziwne coś. Na przykład jak jestem na metrze, czekam na metro i widzę, że ktoś stoi na przykład blisko, to sobie myślę, kurde, tak łatwo byłoby go po prostu wepchać. Ale tego nie robię, dlatego że jestem dobrym człowiekiem. A tak macie na przykład? Coś chcę z tym zrobić po prostu. A coś zniszczyć? Tak, coś na przykład zniszczyć, albo po prostu wyładować emocjonalnie, ale... No to ja tak nie mam, że chcę niszczyć rzeczy, jak emocjonalnie chcę się wyładować. Kurde, to mega źle brzmi, ja mam tego świadomość. No. Nigdy bym tego nie zrobiła i jakby rozmawiałam też o tym z psycholog. Dlaczego... No, ja raz na jakiś czas na przykład kogoś wepchnę pod metro, nie? To akurat normalnie, no, żartuję. Podnieś ręce, jeżeli hejtowanie Borysa to twoje hobby. Widać mnie? Nie widzicie. Jak to jest Borys? A Borys to jej syn, chciałem powiedzieć. Brat. A to jest jakaś typiera z teens. Fajnie dla was, nie? Super. Fajnie, że hejtowanie Borysa, tak robicie dla Borysa. 200 tysięcy lajków to ma. Potężne ostatnio jest teens, z tego co widziałem. Czy było coś takiego kiedykolwiek, jak płyta Mata BDS? Miała powstać. Dobry jestem, co? Dobry. Wersy były takie. BDS i Mata, czyli Beata. Ja pierniczę. Ciebie pani Beata. A to by było ciekawe akurat. BDS i Mata, jakby płyta powstała. No, ale był to tak chyba, że oni jakoś bardziej się lubili kiedyś. Szefowa restauracji, oczekiwania. A bo to jest Grażyna, no. Oczekiwania, że dużo pieniędzy, że kotlet schabowy, okej. Rzeczywistość, że musi robić rzeczy, po prostu, pracować.
O nie, i ten Buddha. Buddha, po co to skomentować? Brakuje kadru z wyciągania prania, nie? W pewnym momencie to już nie jest haha, dystansik, memujemy z tego byczku, parapety są parapetami, tylko to jest bardziej, ej, udaje, że się tym nie przejmuje. Tak to dla mnie trochę wygląda. Przykro trochę, przykro dla Buddha. Mam nadzieję, że po przerwie wróci jakiś normalniejszy, że tak to ujmę. Ja bardzo chciałam, żeby... O, ja tego w ogóle nie oglądam Spill the Tea, więc może ciekawe tutaj rzeczy będą przynajmniej. Chłopak mówił do mnie myszko. Ja tak... Okej. Okay. Jak obudzić w nim tą myszkę? Bo ja wiem, że to nie jest jakieś naturalne, że on nie mówi tak do wszystkich dziewczyn na świecie. Ja wtedy miałam psa, który jest teraz u mojej babci. A nazwałaś tego psa myszka? Okej. Okay. Będę mówiła do kogoś, kogo kocham myszko, żeby on, jemu to się kojarzyło pozytywnie w mózgu. A co manipuluje w ogóle? Że z czymś, co kocham. Ja do tego psa mówiłam przez jeden dzień. Mówiłam do niego, myszku, myszulka idzie. Przysięgam, wieczorem już mówił myszko. A ja lubię tak kombinować strasznie. To jest tak zwana manipulacja, a wystarczy po prostu pogadać czasem, nie? Wystarczy powiedzieć, ej, ogólnie lubię, jak mówisz do mnie myszko. I może zacznie mówić myszko. To jest takie w moim stylu. Nie byłabym samą, gdybym czasem nie przykombinowała. No. Czy warto jest to Spill the Tea do oglądania, czy nie? Bo to totalnie nawet mi się nie chce tego gość. W sensie, nie. Maksyma oglądałem dwie godziny ostatnio w zgrzycie. I to w miarę przeżyłem, nie? Ale tego on ma nie przeżył. Dzisiaj u Werki na Instagramie pojawił. Czy Wersow znowu oszukuje fanów? Co tym razem? Przez ostatnie dwa lata moje ciało bardzo się zmieniło. Jestem ogromnie wdzięczna za to, co przeszłam i staram się o nie dbać. Najlepiej jak potrafię do golenia. Wybieram maszynkę Gillette Venus Comfort Glide Sugar Berry, która dba o moją skórę bez podrażeń. Pojawił się post, w którym reklamuję. A ty nogi po depilacji laserowej golisz? Niezła współpraca. Maszynki do golenia Venus od Gillette. Nie byłoby w tym nic dziwnego, reklama jak reklama, ale Wersow 3 lata temu poddała się depilacji laserowej i na stałe usunęła włosy z całego ciała. Tak mówiła wtedy o zabiegu. A to tak nie działa, że laserową depilację raz na jakiś czas trzeba ponawiać? Czy coś takiego chyba jest, nie? Że jakiś tam procent i tak chyba odrasta. Mogę się mylić. Scena, gdzie Wersow goli nogi, na których nie ma włosów, jest, no nie wiem, bez kitu. No reklama jak reklama, no typowo influ reklama. Dlatego ja się cieszę, że ja reklamuję produkty, które używam. Zazwyczaj. A walka możliwa, że będzie z Jay Fruitem? No nie będzie. Bo po prostu dalej zostaje tak, jak było. Czy myślisz, że Fagata będzie ci kibicować na widowni? Nie mam pojęcia. Może jako koleżanka z branży to właśnie za mnie będzie trzymać kciuki. No, może tak, ale bardzo, bardzo dyplomatycznie o Fagacie tutaj Julia Żugaj, biorąc pod uwagę, jak ją ona nie lubi. Ja widziałam też takie twoje nagranie, gdzie chyba ktoś bliski się ciebie pytał, czy Fagata będzie w tańcu. Ty powiedziałeś, że nie będzie, a gdyby była, to jednak zmieniłabyś zdanie i nie chciałabyś wystąpić? Myślę, że bycie z w ogóle jakąkolwiek osobą kontrowersyjną w jednej edycji, to... Jak ona politycznie się nauczyła gadać, że nie bezpośrednio o Fagacie, tylko że jakakolwiek kontrowersyjna osoba, Julia Żugaj, no bardzo szybki PR się nauczyli tam w tym Polsacie, czy TVN, nie pamiętam. Wykluczałoby moją obecność, dlatego że no, mnie oglądają dzieci, ogląda mnie młodzież, to są osoby, które dopiero... No, uczą się jak żyć, bardzo chłoną, jak gąbki tak naprawdę, więc na pewno... Dobrze, że sobie zdaję z tego sprawę. Niektóre influencerki nie do końca sobie zdają z tego sprawę. Chciałabym przyprowadzać mojej widowni do jakiegokolwiek programu, który mógłby im zaszkodzić, więc... No pewnie bym wtedy zrezygnowała. W ogóle ilość młodszych osób, które pierwszy raz pewnie odpalam telewizję od parunastu lat, jak Julia Żugaj będzie tańczyć, to będzie normalnie... Bywali serwery, mówią. Słuchajcie, ja miałem nie poruszać tego tematu. Jest to ważny dla mnie temat, ale ostatnio po prostu już się trochę przelało i stwierdziłem, że muszę coś powiedzieć. Tatuś się nakarmi. Później, wiesz, dostaniesz kaszkę ciepłą na mleczku. Będzie ci smakowała. Co ty w ogóle robisz, Bartku Kubicki? Ty, bo to Gen Z to takie dziwne trochę. No, ale słodko także z Jellyfrucikiem sobie tak wiadomości wysyłają mało prywatnie. Tak, Taylor Swift przywitała się z fanami w Warszawie. Nie, mam do was pytanie, czy są tutaj sexy? Dlaczego mnie to zabawi? Jako naczelna Swiftiara nie godzę się na to. Nie. To jest zmanipulowane przez AI, żebyście wiedzieli, specjalnie daję to do odcinka, żebyście wiedzieli po prostu, żeby nie szerzyć dezinformację, sugerując jakby to Taylor Swift miała bardzo podobny głos do Fagaty. Nie. Nadal czuję strach, jakby na przykład ktoś mnie łapie za kartę. O co chodzi? Ale jaki strach? Za co ona miała strach? Ej, ja oglądałem z nią podcast i ja totalnie tego nie pamiętam chyba. Kuzynka z Anglii uwierzyła ci, że to nasz hymn państwowy.
Kurde, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ja jakoś nie wierzę w to, że to jest prawdziwe. No jakby, no to słychać, że to jest disco pola, nie jakiś... Mam takie duże zęby, że dzieci w szkole się ze mnie śmieją. A teraz? Nie no, gumisz ty... Ja nie wspieram naśmiewania się z wersów jako top jeden słówka. Nie podoba mi się to zachowanie. A co jeśli to 8 bit, a nie 3 bit, to wygląda jak 8, tylko pół jest... Co się w ogóle dzieje? A że to jest 8, że to nie wygląda jak 8, bo jest odgryzione... Wow. A co tu chodzi? Aha, że jest mimem i niby zapłaci, ale w sumie to nie płaci. A to jest patecki! Ja dopiero teraz ogarnąłem, że to jest patec! Ja, bo jak on zaczął wstawać, to ja takie, kurde, kogoś mi on przypomina, nie? Totalnie nie wiedziałem, że to patec. Nie. Jeszcze tak ma trzeszy? Stoi pan za anteną, jak mówi pan przepraszam. Znowu mi mówiliście, jak stałem tam, że mi będzie... No, tu był, mocna drama była. Ej, w ogóle ciekawostka, ja wam dam ciekawostkę, patrzcie to. Czekajcie, dam wam ciekawostkę. O, patrzcie. Zablurował ziomka! Zablurowane jest. POV, moje ostatnie dwa deskujki w mleku. O, to już było, dobra. Ej, w sumie to drugim razem też śmieszy. Zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądać do końca. Widzimy się jutro i co złego to gumić. Na razie.